Od pewnego czasu władze Polski informują, że przystępują do realizacji budowy elektrowni jądrowej w Polsce. No i oczywiście od razu pojawiły się głosy za i przeciw. Przeciwnicy powołują się na Czarnobyl, nie chcemy mieć bomby atomowej na swoim terenie. Czy należy się więc bać atomu i z niego rezygnować, czy też nie? Otóż, każda elektrownia jądrowa pracuje w oparciu o paliwo, którym jest uran. Uran 235, 92 protony i reszta neutronów. Uran naturalny, który jest wydobywany w różnych punktach kuli ziemskiej, zawiera około 99,3% uranu 238. I ten nie jest interesujący. Interesujący jest uran 235, którego w rudzie wydobywanej jest około 0,72%. Bardzo mało. Ale to ten uran jest bardzo istotny. Uran do bomb atomowych powinien zawierać około 90% uranu 235. Uran jako paliwo w reaktorach powinien zawierać powyżej 3% uranu 235. Zatem jak postąpić w rudzie uranowej takich ilości procentowych uranu 235 nie ma? Trzeba te rudy wzbogacić. Wzbogacanie to jest trudna sprawa, wzbogacanie uranu. Z tego powodu, że uran 235 i uran 238 mają te same własności chemiczne. Zatem za pomocą reakcji chemicznych nie oddzielimy ich od siebie. Uran 235 różni się od 238 trzema neutronami w jądrze. Można tylko oddzielić od siebie te dwa izotopy metodami fizycznymi. W jaki sposób? Ano atomy uranu doprowadzić do formy gazowej. Fizycy, chemicy to potrafią zrobić. Oderwać elektrony i wtedy powstające jony przyspieszać. Jony 235 będą miały większe przyspieszenie. 238 mniejsze. Zatem, jeśli będą lecieć przyspieszone tym samym polem elektrycznym, a na drodze będzie tarcza wirująca, gdzie jest tam dopasowany odpowiednio otworek. I w ten otworek, jeśli popadają, tak to musi być synchronizowane, jony 235, to za chwilę tarcza się obróci i te, które poruszają się wolniej, jony 238 uderzają w tarczę i spadają. Tamte poleciały, tam zostaną złapane. Wyobraź sobie teraz kilogram rudy i tak atom po atomie trzeba to rozdzielać. Nie każde laboratorium jest w stanie tego dokonać. Żeby rozdzielić uran 235 i 38, krótko mówiąc, wzbogacić rudę, trzeba ustawić na potężnych, wielkich halach dziesiątki tysięcy wirówek. I wtedy po kilku miesiącach otrzymamy tyle wzbogaconego uranu, o ile nam chodzi. Problem jest bardzo trudny. I w chwili obecnej terroryści starają się zdobyć uran wzbogacony, bo wtedy już mamy bombę, o czym powiemy sobie później. Ale samemu wytworzyć to jest bardzo trudno. No i wiadomo, że na świecie jest Iran,
który robi wszystko, żeby otrzymać uran wzbogacony dzięki swoim laboratoriom. Pieklą się na nich Unia Europejska, Ameryka, zabraniają, próbują dogadać się, żeby tego nie robili, żeby tej broni jądrowej było jak najmniej na świecie. I uran, to jądro uranu jest stabilne, ono się nie rozpada. Ale jeśli znajdzie się w okolicach tegoż jądra swobodny neutron, a swobodnych neutronów tutaj wokół nas jest ogromna ilość, to taki neutron jest w stanie wejść do wnętrza jądra uranu. Dlaczego? On jest neutralny, nie ma ładunku. Protony go nie odpychają, neutrony go nie odpychają, on sobie wchodzi i powoduje rozbicie jądra uranu na fragmenty. Druk tego rozbicia, ilości tych rozbić jest ponad 200, ale nas interesują te drogi, dzięki którym otrzymujemy duże ilości energii. I tak w 1938 roku po raz pierwszy Otto Hahn, Niemcy, popatrz, głęboki hitleryzm, przeprowadza pierwszą reakcję rozszczepienia jądra, dostaje za to Nagrodę Nobla. I teraz ten jeden neutron, ten wolny strzelec, jeśli spowoduje rozszczepienie na krypton i bar, to jak policzysz neutrony, protony, to jeszcze brakuje trzech neutronów. Produktami rozszczepienia są więc krypton, bar i trzy kolejne neutrony. Ale oprócz tego wszystkie te produkty rozpadu mają energię cieplną, czyli energię ruchu. Czyli jest to energia kryptonu, baru i trzech neutronów. I oprócz tego jeszcze jest energia promieniowania elektromagnetycznego, gamma. To promieniowanie jest zabójcze dla organizmów żywych. Teraz każdy z tych trzech neutronów, który powstał, w otoczeniu swoim ma jądra uranu. Natychmiast powoduje ich dalsze rozszczepienie. Pojawia się lawina rozszczepień w odpowiednio dużej bryłce uranu. W ciągu kilku mikrosekund, kilka milionowych sekundy, pojawia się lawina rozszczepień. Dlaczego w odpowiedniej bryłce? Bo jeśli bryłka jest mała, to te kolejno pojawiające się neutrony opuszczają bryłkę, nie powodują dalszych rozszczepień. Bryłka musi mieć odpowiednią objętość, żeby móc tej energii wyzwolić jak najwięcej. Rozszczepienie jednego jądra uranu, zobacz, jest to 200 megaelektronowoltów energii. Mega, milion. Elektronowolt. Jest to jednostka energii, którą fizycy posługują się w świecie atomowym. Bardzo malutka jednostka, ale zauważ, że podczas reakcji spalania, w której jeden atom węgla jest spalany, pojawia się 4 elektronowolty. Zauważ więc, rozszczepienie jednego jądra, 200 przez 4 to jest 50, 50 milionów razy więcej energii otrzymujemy. No i teraz, gdybyśmy mieli spojrzeć na uran w ten sposób. 1 kg uranu, dokonać tutaj tych przeliczeń, daje ilość energii równą tej, która się wydzieli, która się pojawi podczas spalenia 2500 ton węgla. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że sposób, jaki opisałem, wzbogacania uranów, rudy uranów, uran-235, nie jest stosowany w praktyce, ale wydaje mi się, wiem to z doświadczenia, że do Was przemawia. Taki sposób wzbogacania uranu mógłby mieć zastosowanie. Sposobów wzbogacania uranu jest kilka. I w zależności od tego,
które laboratoria zajmują się tym, te sposoby od siebie się różnią. Chciałbym zwrócić również Waszą uwagę, że po odkryciu tego zjawiska, kto się nim zainteresował? Wojsko. Jeśli wyzwolenie energii odpowiadającej kilku tysiącom ton trotylu w jednym miejscu jest możliwe, no to wojskowi byli szczęśliwi. I w tym okresie, kiedy prowadzono badania nad tymi zjawiskami, po odkryciu tego zjawiska przez Otto Hahna, naraz przestały ukazywać się w periodykach międzynarodowych informacje na ten temat. Zarówno Amerykanie, jak Niemcy, jak i Rosjanie chcieli utajnić problem. Dzisiaj z perspektywy lat, gdy historycy patrzą na postęp prac nad tym zagadnieniem, to różnice między tymi krajami nie były wielkie. Ale Niemcy, ze względu na to, że prowadzili wojnę, zostawali w tyle. Gdyby Niemcom udało się wyprodukować bombę atomową, to najprawdopodobniej dzisiaj byśmy ze sobą nie rozmawiali.